Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Adrian z kanału Joker Farm. Tata tutaj jest, pomachaj. Siema. Co dzisiaj siejemy? Żyto hybrydowe. Żyto hybrydowe siejemy. Odmiana? Performers. Performers 90% i Ducato 10%. Performers to jest jakaś tam niemiecka odmiana. Podobno bardzo dobrze plonuje, ciekawe czy w Polsce. Ciekawe czy w Polsce plonuje. Dobrze. No, takie jakieś średnie w tym roku te żyto w tych workach. Siejemy 1,8 jednostki, co daje nam 60 kg na hektar przy tych nasionach. A ze względu na to, że dzisiaj jest siejemy 7 września, początek terminu, więc dawkę można zaniżyć. Zaoszczędzimy na tym siebie 3 jednostki, tak powinno być. Siewnik idealnie sieje, trzeci raz próba sprawdzana na polu. Ustawiliśmy go 61,5 kg na hektar. Ale ścieżki zabiorą. Zabiorą, więc powinien 1-2 worki zostać. Nie będziemy przestawiać, bo tam powinno być 60, ale nie jest. A, co sobie zrobiliśmy? Zrobiliśmy sobie uszczelki, widzicie tu? Tu uszczelki, nie wchodzi nam teraz kurz. Tutaj jest podwójna uszczelka, bo nawet dwa palce wchodziły. Tutaj jeszcze musimy dorobić uszczelkę, bo nam zabrakło. I będzie dobrze. Teraz się nie kurzy. Teraz nie syfi się do środka, a doświadczenie jest po rzepaku siebie. Weź tam rozgadaj. Dobrze jest. Tu jest za dużo. I teraz się zamyka jak lodówka, nie? Dobra, zamykamy sobie. Nie, zostaw go. Teraz widać tutaj. No ale to będzie za głupio. Jedziemy ze żytkiem. Jest 7 września, tak? Tak. No, a od 5 jest u nas termin siewu, więc lecimy w tym terminie z zaniżoną dawką wysiewu 1,8 jednostki po to, żeby zaoszczędzić, bo te jednostki są drogie, tam 240 bodajże złotych. Kosztuje jedna jednostka, czy obojętnie z jakiej firmy tam miałem do dyspozycji, albo Danko, albo jakiś tam Performers niemiecki. Ach, trzeba spróbować, te Helmuty u naszej ziemię uprawiają, no to możemy my ich zboże zasiać. Zobaczymy, czy to w ogóle jest realne. Oby tak jak tam w tym wzorcu Topagrę prenumeruję, tam sobie zobaczycie, w Topagrze jest akurat teraz co przyszła wrześniowa. Jest opisane, jaki on ma wzorzec, bardzo wysoki, 125% wzorca, ta odmiana mieszańcowa hybryda tego żyta. Ciekawe, zobaczymy, no siejemy, zresztą jest uprawa, jest NPK dane w ilości 250 kg. Nawet chyba nawet troszeczkę więcej wyszło, co? No może coś więcej, bo tam było za mało. Zaniżyło, no. Jeszcze nie mamy siewnika precyzyjnego, siewacza nawozu i to jest właśnie ten cały ból, że no, musimy po troszku zobaczyć, jakoś ogarniemy, może i kupimy ten rozsiewacz, nie? Ziemia jest świeża orka, 2 dni siejemy po orce. Ale chociaż tu jest piaszczysta, strasznie pulchno, ale i tak ten wał Fakera robi swoją robotę, ubija ładnie, no ale by się wały posiewne przydały. Przydałyby się wały jeszcze posiewne. Albo lub żeby były tutaj z przodu Cambridge'a. I wał Campbella ja. Z przodu, żeby jeszcze zagęszczał. On by spokojnie sobie dał radę. Słuchajcie, jadę przepisowo 10 na godzinę. Gdziebym spokojnie mógł. Niby jechać... przepisowo jest 8, ale tam dalej. 10. 10 jest w książeczce. Aha, 10 jest, tak? Mógłbym jechać 12, 12,5 na pewno by szedł. Jedziemy 10. Ale jedziemy 10, bo tak jest przepisowo. I chodzi o to, że ten wał
pakera z tyłu dobrze ubija, nie? No i po co mamy jechać, żeby tam zaczął siewnik gubić normę, czy coś tam, czy strach? Nie, to jest wystarczające do tej prędkości. Tamtym zestawem jeździłem 13,5 na godzinę. No. No i powiem wam, że teraz przy tych pół metra chyba szybciej idzie, nie? Szybciej chyba idzie. Nie, szybciej nie, to samo. Albo to samo. To samo. Ale no wygląd jest o wiele lepszy, no, nie? No tak. To już jest zestaw pod ten ciągnik. No piszą tam w instrukcji, że ten zestaw o, jest... A mówiliście, że... Ale 120 koni. Mówię, no. 90, nie ma co robić, zobaczcie. O. I nie... Za każdym razem tyle, że trzeba zarzucić siewni i jelka, więc ja bardzo słabo skręciłem, no jest. Mówiliście, że ten będzie bujało tym ciągnikiem strasznie, że no on będzie się ten... Łyżkę tylko zaczepiliśmy i... Tylko pusta łyżka i dwa kamienie. Jak będzie cały jakiś, prawie siewnik jak będzie ten. Jakiś następny, to ja staję i Adrian goni po niego, nie ma dupa. Tak. Hollywoodzki. No i zamotałeś się. No pewnie, bo już tu gadasz i... Tu trochę jest techniki. Nie jest tak, że ja szybko się tak ogarnę. Techniki, znaczniki. O, tata chciał pierwszy raz bez znaczników go kupić. Mówi, a bez znaczników po co mi znaczniki tyle lat chciałem? No bo tam jeździłem bez znaczników i ty byś chciał bez znaczników. Ale by było, nie? Ale tam dory, lat. Teraz ustawiliśmy znaczniki na 3 metry. O, mówiliście, że nie możecie ustawić znaczników na 3 metry. Normal. Musicie te znaczniki przełożyć bliżej. Przesunąć. Przesunąć je i one będą akurat pasowały. Adrian. No nie wiem, tak zrobili, że Adrian troszeczkę brakowało. No, brakowało, a trzeba wysunąć je, bo ja myślałem, że przy wysunięciu będą zahaczać o te stopki, co nachodzą koła. Nie, to wszystko się mija. To się mija normalnie i one nie zahaczają. Ale trzeba pamiętać, że... O, kamień. Przepraszam. Że znaczniki muszą być zawsze podniesione, jak się zarzuca hydropan. Bo inaczej wtedy się coś... Tam się nie mieści wtedy stopka. O, znacznik. Tak. Wtedy urwiesz znacznik. No, przy podnoszeniu. Nie będą potrzebne. Niepotrzebna robota będzie. W tym zestawie, co oni mają, mają do wyboru w Unii strunowy, rurowy i pakera. To tylko i wyłącznie dla nas paker był odpowiedni. Na tą piaszczystą ziemię. Tylko i wyłącznie. Zobaczcie sobie gier Stępniak. 650 hektarów teraz, a mają tylko nawale pakera. Zobaczcie, 3-metrowe nawale pakera, przecież oglądaliście filmy. I co, im się zakleja? No zakleja się tam, gdzie... Lempiona 3-metrowego mają 650 hektarów, mają wszystko obsiane, 3-metrowym się. Tylko tam jest non-stop, zmienia się kierowca przy pługu pięcioskibowym obrotowym, a jeden sieje, w dzień sieje, ale te orają 24 godziny, jak mają się. I tak. Wszystko dadzą radę. Tam ich jest trzech, to więcej ich jest tam, kurwa. No trzech i tam pięciu. Paru jest. Rzepak też mogliśmy siać co drugą redlicę. Lepiej by było, twierdzą, ja też chyba twierdzę, że... Albo tak jak Kula lepiej. Tam stosuje u siebie dwie redlice i przerwa, No też tam jakoś... Też jest dobre. Wszystko się uczymy, jak wyjdzie rzepak już na drugi rok, będziemy wiedzieć, jak podchodzić do tego tematu. Chociaż u nas były w rzepaku... Dobra, jak piasek, jak obciążony jest. No. Jak ugniata, jak tam się potkuje. Skończyliśmy się w żyta, 15 hektarów zasiane. Ładnie pracuje. Teraz siejemy poprzeczniaki na koniec. Zawsze sialiśmy w koło pole. Te małe kawałki jeszcze tak robimy. Tutaj jest taki też mały, ale to jest hektarowy. Po długości to jest już inaczej. I robimy teraz poprzeczniaki na sam koniec, siejemy. Bo jednak już doszliśmy do tego, że jak sieje się od razu poprzeczniaki, to ujeżdża się za mocno kołami. I jak przyjdzie mokra jesień, to później są wymokliska i nie ma zboża w tych miejscach. Bierzemy się za czyszczenie siewnika, bo tam trochę nasion zostało jeszcze, ale tyle co zakładaliśmy, tyle wysialiśmy. Worek nam został, a to
tego względu, że ścieżki są po prostu. Ustawiliśmy 61 kg na hektar, a ścieżki są, to zostaje worek. I woreczek został, a tutaj jest worek. No i teraz trzeba wyczyścić go. Oho. Tyle zostało. Ile? 10 kg? Kurzy się. Rano były dobre warunki do siania, bo w nocy popadał deszcz. No ale dzisiaj było tak słonecznie i bez żadnej chmury, to od razu zeszło. Zeszła wilgoć. Co tam hollywoodzki powiesz? Co? Co powiesz? Wyszło idealnie. Wyszło idealnie, nie? Ja worek zostać ze ścieżek został, odda się worek. Odda się worek, no. A co, on się da kurą? Tak, kurą. Żeby pozdychały. Chodź ten. Ile tu zostało? 10 kilo? Nie. Będzie? Przeszło. No, niżej. No, pół worka. Może.